Teraz pokażę Wam, dziewczyny, jak smażyć bez tłuszczu. I to jest coś, co przekonało mnie akurat do tego, żeby używać tych naczyń. Bez tłuszczu? Bez tłuszczu. Czym ta patelnia się różni od naszej patelni? Ta patelnia to przede wszystkim akutermiczne, groszkowe dno, które pozwala na smażenie właśnie bez tłuszczu. Dzięki temu, że macie tutaj takie kanaliki, zobaczcie, cały tłuszcz naturalny, który zawarty jest w mięsie, które będziemy smażyć, będzie mógł tutaj spływać. Nie jemy tego tłuszczu, ani nikomu go nie podajemy w kontekście przyjęcia dla waszej babci chociażby. Pomimo zmniejszenia źródła ciepła lub zestawienia patelni Philipiak spalnika, proces smażenia jest kontynuowany. Akutermiczne dno równomiernie oddaje ciepło do wnętrza patelni, a kulista pokrywa powoduje stałą cyrkulację ciepłego powietrza. Pory na powierzchni mięsa momentalnie się zamykają. Mięso zachowuje swój naturalny smak i pozostaje soczyste, przez co zbędna staje się niezdrowa sól. Nadmiar tłuszczu w trakcie smażenia wytapia się i kanalikami w groszkowym dnie jest usuwany poza potrawę. W zależności od rodzaju i wielkości porcji mięsa, smażenie na patelni trwa od kilku do kilkunastu minut. To naczynie i jego charakterystyka powoduje, że tutaj bardzo długo utrzymuje w tym grubym dnie ciepło. No bo powierzchnia grzewcza jest duża, rzeczywiście. Weźcie do ręki. Ciężka? No, ciężka. No, ale ja nie rozumiem, no, po to tu przyjechałem. Bez tłuszczu musi być jakiś tłuszcz. Tłuszcz naturalny zawarty w mięsie. Powiedzcie mi, co zaplanowałyście dzisiaj na przyjęcie dla babci? Zaplanowałyśmy polędwiczki wieprzowe. Chcesz zobaczyć? Dawaj. Dobra. No, te wyglądają na pewno ładniej niż te, które przed chwilą wyrzuciliśmy do kosza, mocno przypieczone. Najważniejszą rzeczą przy okazji robienia jakiejkolwiek potrawy jest to, żeby produktu nie zepsuć. Macie fajne, chude polędwiczki, bowiem polędwiczka wieprzowa to jest ta najchudsza część całej tłuszczy wieprzowej. Bardzo dobrze. Mimo wszystko usmażymy tak chude mięso bez dodatku grama tłuszczu, wykorzystując naturalny tłuszcz, który zawarty jest w tym mięsie. Do tego potrzebna nam jest specjalna patelnia, właśnie taka, jaką tutaj mamy. Nagrzewamy ją. Właściwie nagrzana patelnia powoduje, że woda momentalnie, zobaczcie, się ścina, kropelki, które nie parują. Mamy już wtedy pewność, że mięso, które tutaj położymy, też momentalnie się zetnie. Wszystkie pory w mięsie zostaną zamknięte, białko się zetnie, dzięki czemu możemy usmażyć bez tłuszczu. Ja chcę też spróbować. Proszę, proszę, czekaj, tylko ja wyleję może swoją. Okej. Okej. No, niesamowite. Super. Dziewczyny, ode mnie dla was perły na patelni. Super. Tanim sposobem. Dobra, wylewamy wodę. Za co się teraz zabieramy? Teraz nic nie musimy robić i to jest najpiękniejsze w tym smażeniu. Czyste mięso, ładne i dobrej jakości. Chude, zaznaczam. Tak samo możecie przyrządzić kurczaka, indyka czy też wołowinę. Każdy kawałek mięsa, jaki położycie na patelnię. I teraz wystarczy tylko takie mięso, umyte oczywiście wcześniej i lekko na papierowym ręczniku osuszone, układamy na patelni. Jesteś pewien, że to się nie spali? Uwierz mi. No, a ta para? To jest właśnie to, co mamy w mięsie. Wykorzystujemy wszystko to, co już jest nam dostarczone. Tłuszcz naturalny oraz duża ilość wody jak na mięso, które to ten produkt posiada. Dlatego też nie potrzeba nic dodawać na patelnię. Wykorzystujemy tak naprawdę to, co matka natura nam dała. I możemy teraz to mięso usmażyć, zrumienić na taki kolor, jaki chcemy, przewrócimy na drugą stronę, a następnie odłożymy na bok. Zapomniałem powiedzieć wam o jeszcze jednej rzeczy. Obiecałem oszczędność. Obiecałeś. Tak. Tym oto paluszkiem wyłączę kuchenkę. A co z solą? Żadnej soli, na razie żadnych przypraw. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie doprawić, ale ja sugeruję zawsze, żeby doprawiać na samym końcu. No i co, teraz przykrywamy te polędwiczki, czy one nie przykrywamy, ale na pewno możemy odwrócić na drugą stronę. Zobaczcie, mięsko nie jest przypalone, nie zrumieniło się zbyt mocno. W zasadzie możecie same kontrolować stopień przypiekania. I cały czas na wyłączonym. Tak jest, cały czas na wyłączonym. Nie ma już źródła energii. Tak naprawdę oszczędzamy bardzo dużo, no bo kuchenka już jest wyłączona. Wykorzystujemy zgromadzone ciepło w dnie patelni. Przewrócone polędwiczki na drugą stronę możemy spokojnie... Teraz możemy przykryć? Chociaż wiecie co, może zrumieńmy je też z kolejnej strony. Co wy na to? Tu jest naprawdę dużo energii, która pozwoli nam je wysmażyć. Tak samo usmażymy kurczaka. Oczywiście, czym mniejsze kawałki mięsa... Tym krócej. Tym krócej. Zobaczcie. Pięknie. A jak pachnie? Niesamowicie, no. Smakowicie. Bez grama tłuszczu, co w twoim przypadku, Dominika, akurat chyba jest bardzo istotne, żeby odżywiać się teraz zdrowo. Więc nawet polędwiczki wieprzowe, czyli wieprzowina przyrządzona w ten sposób, może, jak się okazuje, być zdrowym produktem. Pamiętajcie, dziewczyny, o jednym. To nie produkty gotują, ale my mamy na to wpływ. Używając właściwych narzędzi, w tym przypadku naczyń, możemy gotować zdrowo z jakiegokolwiek produktu chcemy. Przewracamy. Środek jeszcze surowy, prawda? Środek surowy, dlatego teraz możemy przykryć pokrywką. Pokrywka, która jest idealnie dopasowana do kształtu patelni. Teraz niejako w piecu będziemy tę polędwiczkę dopiekać na cały czas rozgrzanej patelni, a żeby jeszcze udowodnić Wam bardziej, odstawiamy. Gotujemy w powietrzu. Samo się robi. To jest chyba najlepsza kuchnia, jaką każdy z Was życzyłby sobie u siebie w domu. Wszyscy mnie pytają o to, jak zrobić coś szybko, fajnie, smacznie, ale żeby się nie napracować. Aha. Ja bym chciał pokazać Wam jeszcze jedną rzecz, która do polędwiczek idealnie się nadaje i mam wrażenie, że babci przypadnie wybitnie do gustu. Zrobimy taką pastę do polędwiczek. Dobrze? Musimy się zamienić miejscami. Magdo, tam jest miska, jakbyś mogła ją podać. Suszone pomidory, pokrojone w drobną kostkę. Bardzo proszę. Po drugie, 2 ząbki czosnku, drobno posiekane. Proszę. Po trzecie, ser wędzony, który doskonale komponuje się z wieprzowiną. Zatrzyjmy go na tarce o grubych otworach. Tak jest. A ja posiekam trochę natki pietruszki. Patrz, jak on szybko to robi. No, a ciepło wciąż się utrzymuje. Tak. Gwarantuję Wam, że takie polędwiczki nawet jak postoją pół godziny, cały czas będą ciepłe. Możecie zapomnieć o nich i podać je zawsze wtedy, kiedy babcia być może nawet się spóźni. A tłuszcz? Tak, to jest tłuszcz, ale trzeba pamiętać, że mamy różne rodzaje tłuszczu. I tłuszcz nie zawsze jest zły. Trzeba wiedzieć tylko, jak go wykorzystać. Smażyć na tłuszczu to nie jest najlepszy pomysł, bo się szybko pali. Ale wykorzystać oliwę z oliwek, czyli roślinny tłuszcz, naturalny, chociażby takiej pasty, to dobry pomysł. 1 mała łyżka. Hec. Mieszamy. Mieszamy. Cyk. I dodajemy natkę pietruszki. Dobra. Ja jestem ciekawa, czy już jest gotowa nasza potrawa. Przestawię ją tutaj. No, ciekawe. A czy ta miska jest z zestawu? Tak, to jest ta miska, którą Wasza babcia kupiła z całym zestawem, więc mamy wszystkie elementy, które potrzebujemy do zrobienia potrawy w jednym. No, ciekawe, czy wyszła dobra. Dziewczyny, polędwiczki, które są na pewno wypieczone. Bez tłuszczu, tak? Które są usmażone bez tłuszczu i które jeszcze podamy do tego w ładny sposób. Widać. Proszę, ale jako szef kuchni muszę spróbować pierwszym. I na każdą odrobina pesta. Ser, wybornie. Pomidory, natka pietruszki, bez grama soli i bez grama tłuszczu do smażenia. To dla Ciebie, Dominiko, Magdo, dla Ciebie. Dziękuję. Ponieważ ja wyglądam jak wyglądam, więc jeden kawałek zjem. Dziewczyny, przyszedł czas na wielki test. Test nie tylko mojego kunsztu kulinarnego, ale przede wszystkim patelni, na której smażyliśmy. Bez tłuszczu, bez soli. Sprawdźcie, spróbujcie i powiedzcie mi, czy od dzisiaj będziecie gotowały tak jak ja. Wyborne. Czuć takie jakieś zioła, skąd one się wzięły. Jest naturalnie słony. Potrzeba Wam soli? Nie. Potrzeba jeszcze polędwiczek? Tak. No to ja się zabieram za gotowanie, a Wy konsumujcie. Babcia w drodze, więc trzeba dla niej przygotować. Obawiam się, że z tego nic już nie zostanie. Teraz pokażę Wam, dziewczyny, jak smażyć bez tłuszczu. I to jest coś, co przekonało mnie akurat do tego, żeby używać tych naczyń. Bez tłuszczu? Bez tłuszczu. Czym ta patelnia się różni od naszej patelni? Ta patelnia to przede wszystkim akutermiczne, groszkowe dno, które pozwala na smażenie właśnie bez tłuszczu. Dzięki temu, że macie tutaj takie kanaliki, zobaczcie, cały tłuszcz naturalny, który zawarty jest w mięsie, które będziemy smażyć, będzie mógł tutaj spływać. Nie jemy tego tłuszczu, ani nikomu go nie podajemy w kontekście przyjęcia dla Waszej babci chociażby. Pomimo zmniejszenia źródła ciepła lub zestawienia patelni Philipiak spalnika, proces smażenia jest kontynuowany. Akutermiczne dno równomiernie oddaje ciepło do wnętrza patelni, a kulista pokrywa powoduje stałą cyrkulację ciepłego powietrza. Pory na powierzchni mięsa momentalnie się zamykają. Mięso zachowuje swój naturalny smak i pozostaje soczyste, przez co zbędna staje się niezdrowa sól. Nadmiar tłuszczu w trakcie smażenia wytapia się i kanalikami w groszkowym dnie jest usuwany poza potrawę. W zależności od rodzaju i wielkości porcji mięsa, smażenie na patelni trwa od kilku do kilkunastu minut. To naczynie i jego charakterystyka powoduje, że tutaj bardzo długo utrzymuje w tym grubym dnie ciepło. No bo powierzchnia grzewcza jest duża, rzeczywiście. Weźcie do ręki. Ciężka? No, ciężka. No, porządna. Ale ja nie rozumiem, chyba, no, po to tu przyjechałem. Bez tłuszczu musi być jakiś tłuszcz. Tłuszcz naturalny zawarty w mięsie. Powiedzcie mi, co zaplanowałyście dzisiaj na przyjęcie dla babci? Zaplanowałyśmy polędwiczki wieprzowe. Chcesz zobaczyć? Dawaj. Dobra. No, te wyglądają na pewno ładniej niż te, które przed chwilą wyrzuciliśmy do kosza, mocno przypieczone. Najważniejszą rzeczą przy okazji robienia jakiejkolwiek potrawy jest to, żeby produktu nie zepsuć. Macie fajne, chude polędwiczki, bowiem polędwiczka wieprzowa to jest ta najchudsza część całej tłuszczy wieprzowej. Bardzo dobrze. Aha. Mimo wszystko usmażymy tak chude mięso bez dodatku grama tłuszczu, wykorzystując naturalny tłuszcz, który zawarty jest w tym mięsie. Do tego potrzebna nam jest specjalna patelnia, właśnie taka, jaką tutaj mamy. Nagrzewamy ją. Właściwie nagrzana patelnia powoduje, że woda momentalnie, zobaczcie, się ścina, kropelki, ojej, które nie parują. Mamy już wtedy pewność, że mięso, które tutaj położymy, też momentalnie się zetnie. Wszystkie pory w mięsie zostaną zamknięte, białko się zetnie, dzięki czemu możemy usmażyć bez tłuszczu. Ja chcę też spróbować. Proszę, proszę, czekaj, tylko ja wyleję może swoją. Okej. Okej. No, niesamowite. Super. Dziewczyny, ode mnie dla was perły na patelni. Super. Tanim sposobem. Dobra, wylewamy wodę. Za co się teraz zabieramy? Teraz nic nie musimy robić i to jest najpiękniejsze w tym smażeniu. Czyste mięso, ładne i dobrej jakości. Chude, zaznaczam. Tak samo możecie przyrządzić kurczaka, indyka czy też wołowinę. Każdy kawałek mięsa, jaki położycie na patelnię. I teraz wystarczy tylko takie mięso, umyte oczywiście wcześniej i lekko na papierowym ręczniku osuszone, układamy na patelni. Jesteś pewien, że to się nie spali? Uwierz mi. No, a ta para? To jest właśnie to, co mamy w mięsie. Wykorzystujemy wszystko to, co już jest nam dostarczone. Tłuszcz naturalny oraz duża ilość wody jak na mięso, które to ten produkt posiada. Dlatego też nie potrzeba nic dodawać na patelnię. Wykorzystujemy tak naprawdę to, co matka natura nam dała. I możemy teraz to mięso usmażyć, zrumienić na taki kolor, jaki chcemy, przewrócimy na drugą stronę, a następnie odłożymy na bok. Zapomniałem powiedzieć wam o jeszcze jednej rzeczy. Obiecałem oszczędność. Obiecałeś, tak. Tym oto paluszkiem wyłączę kuchenkę. A co z solą? Żadnej soli, na razie żadnych przypraw. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie doprawić, ale ja sugeruję zawsze, żeby doprawiać na samym końcu. No i co, teraz przykrywamy te polędwiczki, czy one nie przykrywamy, ale na pewno możemy odwrócić na drugą stronę. Zobaczcie, mięsko nie jest przypalone, nie zrumieniło się zbyt mocno. W zasadzie możecie same kontrolować stopień przypiekania. I cały czas na wyłączonym. Tak jest, cały czas na wyłączonym. Nie ma już źródła energii. Tak naprawdę oszczędzamy bardzo dużo, no bo kuchenka już jest wyłączona. Wykorzystujemy zgromadzone ciepło w dnie patelni. Przewrócone polędwiczki na drugą stronę możemy spokojnie... Teraz możemy przykryć? Chociaż wiecie co, może zrumienimy je też z kolejnej strony. Co wy na to? Tu jest naprawdę dużo energii, która pozwoli nam je wysmażyć. Tak samo usmażymy kurczaka. Oczywiście, czym mniejsze kawałki mięsa... Tym krócej. Tym krócej. Zobaczcie. Pięknie. A jak pachnie? Niesamowicie, no. Smakowicie. Bez grama tłuszczu, co w twoim przypadku, Dominika, akurat chyba jest bardzo istotne, żeby odżywiać się teraz zdrowo. Więc nawet polędwiczki wieprzowe, czyli wieprzowina przyrządzona w ten sposób, może, jak się okazuje, być zdrowym produktem. Pamiętajcie, dziewczyny, o jednym. To nie produkty gotują, ale my mamy na to wpływ. Używając właściwych narzędzi, w tym przypadku naczyń, możemy gotować zdrowo z jakiegokolwiek produktu chcemy. Przewracamy. Środek jeszcze surowy, prawda? Środek surowy, dlatego teraz możemy przykryć pokrywką. Pokrywka, która jest idealnie dopasowana do kształtu patelni. Teraz niejako w piecu będziemy tę polędwiczkę dopiekać na cały czas rozgrzanej patelni. A żeby jeszcze udowodnić wam bardziej, odstawiamy. Gotujemy w powietrzu. Samo się robi. To jest chyba najlepsza kuchnia, jaką każdy z was życzyłby sobie u siebie w domu. Wszyscy mnie pytają o to, jak zrobić coś szybko, fajnie, smacznie, ale żeby się nie napracować. Ja bym chciał pokazać wam jeszcze jedną rzecz, która do polędwiczek idealnie się nadaje i mam wrażenie, że babci przypadnie wybitnie do gustu. Zrobimy taką pastę do polędwiczek. Dobrze? Musimy się zamienić miejscami. Magdo, tam jest miska, jakbyś mogła ją podać. Suszone pomidory, pokrojone w drobną kostkę. Bardzo proszę. Po drugie, 2 ząbki czosnku, drobno posiekane. Proszę. Po trzecie, ser wędzony, który doskonale komponuje się z wieprzowiną. Zatrzyjmy go na tarce o grubych otworach, tak jest. A ja posiekam trochę natki pietruszki. Patrz, jak on szybko to robi. No, a ciepło wciąż się utrzymuje. Tak. Gwarantuję Wam, że takie polędwiczki nawet jak postoją pół godziny, cały czas będą ciepłe. Możecie zapomnieć o nich i podać je zawsze wtedy, kiedy babcia być może nawet się spóźni. A tłuszcz? Tak, to jest tłuszcz, ale trzeba pamiętać, że mamy różne rodzaje tłuszczu. I tłuszcz nie zawsze jest zły, trzeba wiedzieć tylko, jak go wykorzystać. Smażyć na tłuszczu to nie jest najlepszy pomysł, bo się szybko pali, ale wykorzystać oliwę z oliwek, czyli roślinny tłuszcz, naturalny, chociażby takiej pasty, to dobry pomysł. Jedna mała łyżka. Hec. Mieszamy. Mieszamy. Cyk. I dodajemy natkę pietruszki. Dobra. Ja jestem ciekawa, czy już jest gotowa nasza potrawa. Przestawię ją tutaj. No, ciekawe. A czy ta miska jest z zestawu? Tak, to jest ta miska, którą wasza babcia kupiła z całym zestawem, więc mamy wszystkie elementy, które potrzebujemy do zrobienia potrawy w jednym. No, ciekawe, czy wyszła dobra. Dziewczyny, polędwiczki, które są na pewno wypieczone. Bez tłuszczu, tak? Które są usmażone bez tłuszczu i które jeszcze podamy do tego w ładny sposób. Widać. Proszę, ale jako szef kuchni muszę spróbować pierwszym. I na każdą odrobina pesta. Ser. Wybornie. Pomidory, natka pietruszki, bez grama soli i bez grama tłuszczu do smażenia. To dla Ciebie, Dominiko, Magdo, dla Ciebie. Dziękuję. Ponieważ ja wyglądam jak wyglądam, więc jeden kawałek zjem. Dziewczyny, przyszedł czas na wielki test. Test nie tylko mojego kunsztu kulinarnego, ale przede wszystkim patelni, na której smażyliśmy. Bez tłuszczu, bez soli. Sprawdźcie, spróbujcie i powiedzcie mi, czy od dzisiaj będziecie gotowały tak jak ja. Wyborne. Czuć takie... Jakieś zioła, skąd one się wzięły? Jest naturalnie słony. Potrzeba Wam soli? Nie. Potrzeba jeszcze polędwiczek? Tak. No to ja się zabieram za gotowanie, a Wy konsumujcie. Babcia w drodze, więc trzeba dla niej przygotować. Obawiam się, że z tego nic już nie zostanie.